Także można, proszę Państwa, też na Podlasie pojechać. Tutaj akurat widać, że z Podlasia przyjechało. O ten na przykład żółty bus, prawda? Że z Podlasia przyjechał i proszę bardzo, jedziemy. No, a teraz żółty jedzie na lotnisko Okęcie Chopina, no bo skoro przyjechał z Podlasia. Ale ja myślę, że najlepiej na to Podlasie to sobie samemu jest pojechać. Wtedy Państwo będziecie widzieć, jak tam na przykład przy ulicy Sienkiewicza funkcjonuje ta wojewódzka cała, proszę Państwa, komenda policji. Przecież ten Józio, który tam pracował, kim był ten Józio, jakie miał zasługi, ile miał medali, bo przecież no, ja nie będę pokazywała tutaj w naszym programie Radio Tok FM Euro Conchita Extra w kanale Wisiolandia El Mercedes. No, tutaj póki co jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Rechodupkach Katolickich Polski, a katolicki, macie Państwo, i orzeł jest, prawda? Ariel. No, także jest ten orzeł, no i ten piękny żółty wóz Podlasio. Nawet Państwo widzicie, o, jest napisane Anglo-Ameryka, Białystok. Także możecie sobie jechać i nawet na tę rozpiskę tu się popatrzeć. To już będziecie dużo wiedzieć, gdzie jesteście, że jesteście w Polsce, że jesteście tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą nie w Anglii, nie u książąt, nie w Londynie, tylko w Żebracznicy Wielkiej. A już on dokładnie już odjeżdża, naciska na pedał gazu, już odjeżdża, Państwo zobaczą. Anglo-Ameryka, Białystok momentalnie odjeżdża w tej sekundzie, w tej minucie, prawda? Odjeżdża Anglo-Ameryka, Białystok. Także no mówię, orzeł, popatrzeć się na tę rozpiskę, gdzie co i jak, o której, żebyście Państwo nie byli samotni, osamotnieni, zagubieni, no. Dzięki informacjom. To przecież chyba tych informacji w Żebracznicy Wielkiej, no gdzie? Tu na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie. Nie brakuje. Ile tych informacji? No, masz. Także ta zakonnica, to ona Wam na przykład nie powie nic na tematy Pisma Świętego, bo zakonnica, ksiądz katolicki, a Pismo Święte to dwie różne rzeczy. No, pomimo, że na wszach mówi się oto Słowo Boże, oto Słowo Boże. No ale tego Słowa Boże to jest razy zero. Tyle co razy zero. Także buziaczki, tutaj wejdźmy troszeczkę, popatrzymy się jeszcze na Marszałkowską. Proszę Państwa, z góry opowiadając, bo jest to radio, prawda? Opowiadanie. Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby Extra. Tutaj ci różni, no bezdomni to mają raj. Proszę Państwa, bo jest ciepło, ale już widzę, że chłodno się zrobiło. Także proszę Państwa, taki jeden poleciał do Koranki, Koreańczyków, bo ona się tam pomodli. Pół minuty pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina od strony Kinoteki, tam, tak, tam, i rozdaje jakieś suche bułki i jakiś napój. No to przecież ludzi, przecież jeżeli ona rozdaje suche bułki i po dwa banany i oranżadę, no to przecież co to jest? To jeżeli ona rozdaje te suche bułki, to trzeba jakiegoś kotlecika dać do tych suchych bułek. No to suche bułki, to przecież nawet przez gardło nie przejdą suche bułki. Także gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w katolickiej Polsce. A, proszę Państwa, bardzo ładnie wczoraj huczał, dudnił cały Narodowy Stadion Dziesięciolecia, czyli teraz się nazywa Stadion Narodowy. I już tak, proszę Państwa, coś mi jest nie tak, a tu bezdomnie, nie wiem na co oni tu czekają, że ktoś coś koło śmietnika położy, że ktoś coś, jakieś kanapki zostawi, żebrzą, po prostu żebrzą, podchodzą i żebrzą. Widzicie Państwo, pety o papierosy, no więc mówię, że bez papierosów to i ci nie mogą wytrzymać, i ci nie mogą wytrzymać. To jeżeli, proszę Was, my jako ci świadkowie, jakoby tak sobie mówimy, że no lekarka, proszę Państwa, lekarka widzi, jak ludzie umierają na raka i ona, proszę Państwa, i ona jest niekonsekwentna, bo ona sama pali papierosy. Także głupia, nie? Ta cała, proszę Państwa, wariatka. No, także buziaczki
i że proszę jeść kaczki. Także proszę Państwa, nic tu się już nie dzieje. Scena rozebrana, Wodecki wystąpił. A przecież myśmy świadomi zlekceważyli te występy i Wodeckiego i całe to takie gówno, bo ja uważam, że jeżeli jest 60-lecie Pałacu Kultury Stalina i Lenina, no to powinna wystąpić ta Rodowicz, no, która zawsze występowała, ta Rodowicz, która zawsze ich pocieszała, ta Rodowicz, a nie jakiś taki Wodecki w okularach, no. Daj spokój, Wodecki w okularach. I cały czas kombinują i te z Czerskiej, te Żydóweczki i tu. Co by one nie robiły, to one zawsze muszą coś przekombinować. Co by one nie robiły. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Także proszę Państwa, tutaj co się działo wczoraj przy Teatrze Studio, no to przecież jedno wielkie zamieszanie i z tym Wodeckim razem nie umieją jakoś, tak rzeczywiście. Nawet to Breżniew zauważył, że nie umieją nic zorganizować, nie umieją nic zrobić. A tam, gdzie tych ludzi kupa, to tam na stole były szklanki, proszę Państwa, ale to było pierwszego dnia celebracje. Były szklanki i naprawdę można było, proszę Państwa, się napić. A tak to ogólnie handel trwa. Tak to ogólnie sprzedają. Tak to ogólnie, wiecie Państwo, za duże pieniądze. Tutaj nikt nikomu nie da za darmo. Nie da ci ojciec, nie da ci matka. Co da ci sąsiadka? W epoce renesansu. Kiedyś tu w Polsce, tak, w epoce renesansu. No wiecie Państwo, kiedyś tu w Polsce, w epoce renesansu. No wiecie Państwo, tutaj to jest i 1000 lat historii narodu, i 2000 lat historii Europy. Także jest w tej historii sporo. Ostatni z niej w Ogórku, który jedzie na osiedle przyjaźni. Tam odbędzie się spacer, na którym opowiadać będą mieszkańcy osiedla, a później zapraszamy również na piknik urodzinowy, w okazji 60 urodzin. Odbędą się koncerty, seanse filmowe, dużo aktywności dla dzieci. Wszystko jest bezpłatne. Zapraszamy, zostały ostatnie miejsca, o 16.30 jest odjazd, a o 19.00 ewentualny powrót. A widzicie Państwo, też bardzo dobry pomysł, osiedle, przyjaźń zaprasza, też można pojechać, no, z przyjacielem najlepiej, z przyjaciółką i tam piknik i to, i tym ogórkiem, no, starym ogórkiem. Także proszę Państwa, zapraszamy, Michał Ogórek zaprasza, także buziaczki i proszę jeść kaczki. No, my tutaj mamy, wiecie Państwo, dużo więcej atrakcji niż tak sobie jechać tym ogórkiem, prawda? No, także buziaczki i proszę jeść kaczki. No. To jest kusząca propozycja, kusząca. Ale by mi się chciało jeszcze gdzieś oranżadę, po oranżadę jechać, kupić, zorganizować, to więc... Teraz nie. Psychicznych chodzi pełno takich bezdomnych i szuka, za szyję się bierze, trzyma się. Po wszarzu się drapi przecież. Co to będzie w zimie, jak tak sobie chodzą, spacerują. Poszedł tak. Od śmietniczki do śmietniczki, no ale to wiecie Państwo, ludzie coś zawsze zostawiają do zjedzenia, to no może takiej biedy nie ma, ale co będzie w zimie? No. Skoro taki typ się nie nadaje, proszę Państwa, do noclegu, bo co? Albo pijany, albo no nie wiem, a jeszcze taki trzeźwiejszy. Ale są pijani przecież ludzie, którzy nie nadają się do niczego. No, że zapraszam. Troszeczkę się wstydzą. No inaczej by było, gdyby Was ci świadkowie Jehowy zawstydzili. No. O, baby się bawi, baby, chłopczyk śliczny, śliczny chłopczyk przyszedł na wybieg. Pokaz mody. Zapraszamy na pokaz mody. Także możecie takim ogórkiem Państwa pojechać. Atrakcja
za darmo. Także widzicie Pani, jak tak byłam kiedyś w Anglo-Ameryce, Białystok, to też piękne autokary odjeżdżały do Świętej Wody, to jest gdzieś tak w kierunku Supraśla, to nie jest bardzo dużo kilometrów, ze 7, ale no piękne, tam było wszystko piękne o Świętej Wodzie, no jak woda uzdrawia, jak święta w ogóle, woda tam uzdrawia i można byłoby nawet wziąć tę wodę. Na ofiarę tam się płaciło. Święta woda i krzyży, proszę Państwa, tysiące. No to ja raz tam byłam, właśnie była taka wycieczka z pod katedry tam z Anglii, Ameryki, Białystok. Także to było dobre. A tutaj tym ogórkiem to po co będę? Mnie się zaraz będzie chciało pić, to przecież w ogórku się nie napije. No. Bo z tego ogórka ile można by wydębić osocza? Niewiele. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. No, i zaraz już nie będzie miejsc w tym ogórku, ale jadę o 16:30, jest odjazd. No. Tutaj póki co jest, proszę Państwa, koreanki gdzieś tam rozdają i ten taki jeden dziki, poleciał dziki. Ja mówię, posłuchaj, bułki, coś, ty chory jesteś, ty potrzebujesz coś zjeść, a suche bułki to gdzieś znajdziesz. Że po śmietnikach pełno się wala, chleby wywieszają, suche bułki, wie Pani. Suche bułki od przyjaciółki. A tu jest jakiś turystyczny, dobrze, to znaczy ten ładny, też taki ładny, nie? Turystyczny, ale on się jakoś tak przegina, coś za słaby metal, no tegoż turystycznego. Także proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pomiędzy Bugiem Jodrą i Gdańskim Czechosłowacją, gdy jesteśmy na Mazowszu. No, o już. Tak, już. Znalazł bezdomny ciuch jakiś. O, teraz pójdzie, sprzeda i będzie. Tak. Bardzo szybko. Tak, bardzo szybko. Na łeb i tak. Na łeb, ciuch na łeb i zadowolony. I po co ogórkiem jechać takiemu, proszę Pani? Ale wiatr wieje, zimno się jakoś tak robi. Wczoraj był upał niesamowity, a dzisiaj klimat jest całkiem inny, Państwo zobaczą. Jaka zmiana klimatu. I to my wszystko mówimy o pogodzie w naszym radiu. Tok FM, Eurokoncita Extra. Tok FM, Eurokoncita Extra. Gdy zbliżamy się tutaj, proszę Państwa, do kinoteki. Tutaj dla tych bezdomnych, to widzicie Państwo, to dobre miejsce, bo tak, tu siedzą koło biletomatu, czy koło bankomatu i szepczą, że Państwa już przepędzili pewnie, bo od czego jest ta ochrona, żeby przepędzała żebraków spod biletomatu, no bo tu nie można nic zrobić, ani pieniędzy wybrać, ani jak, bo ciągle szepczą. Także no coś okropnego. No, w ogóle musicie pamiętać, że jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie, w tej właśnie Żebracznicy Wielkiej. A tutaj, aha, te koreanki, gdzie rozdają, no to o tu. Co tu się dzieje? Państwo zobaczą jakieś tam, jakiś syf, to tam Rumunka i TP. Ta nasza kinoteka nas tak pociąga, proszę Państwa, gdzie jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, w katolickiej Polsce, a proszę Państwa, czyli Warszawa Centralna, czyli Polska, a